Cześć, witam w kolejnym odcinku z Farming Center 22. Dzisiaj flet na osadzie. W dzisiejszym odcinku zbieranie kostek i jak widzicie zrywanie jest ściernisk, ale to za chwilę. Ale pierw, zanim to, no widzicie co tu się dzieje. Trzeba pozbierać do końca kontrakt. Jakkolwiek to brzmi. Trzeba skończyć kontrakt, po prostu muszę owinąć belki i tyle. I teraz pytanie, czy jest... No właśnie, muszę włączyć automatyczny zrzut. I teraz belkę tu do sprzedaży. I kolejną owijamy. I tak... I tak aż wszystkie belki się ukończą. A ja sobie może trochę cofnę tą... Waltrą tak... Tak gdzieś dotąd. Ciekawe, czy mi to będzie sprzedawać? Tak, będzie sprzedawać, dobra. W sumie to mogę nawet... O! Może teraz będzie lepiej, chociaż doturlała się, ale wiecie o co chodzi. Owijam te belki, bo było ich 25 chyba. No, wciągło, wciągło. Jednak belka to jest 6%. No łap tą belkę, no. No i owijam, a zostało mi tu jeszcze 2, 4... 10 belek. No w sumie jestem 11. I zobaczycie, i tak się w sumie dorobiłem na tych dwóch kontraktach. Bo jeden kontrakt dzieje się w poprzednim odcinku, jak robiłem nasiano. Nie nasiano, tylko też na kiszonkę. I tam miałem chyba 7 belek dla mnie. Jakoś tak było, chyba że 7 belek dla mnie było i dosyć dużo kasy zarobiłem z tego. No i fajnie to idzie, fajnie. Chciałem wam to pokazać, bo zawsze to coś innego niż tylko zbieranie, niż tylko pracą. Fajna ta Waltra, spodobała mi się. Może tu kiedyś zabita. Może zabita ta Waltra, ty Geserius. Powiem wam, że spodobała mi się ta Waltra. Ogólnie nie lubię taki Walter. Znaczy nie w tym kolorze, ale spodobała mi się ta Waltra. Nawet spoko jest. Więc jak nie, no wiadomo, że ona głównie to będzie taka oborowa, tak? Czyli jakiś paszowóz. O, widzicie, pole kontrakt 54 został zrealizowany i teraz tylko teraz to wszystko, co winę, to będzie już do mnie. Znaczy na moje konto, czyli 2, 4, 6, 7, 8, 8 belek. W sumie to mogłem te 8 belek wziąć do siebie na gospę, tak? Ale dobra, sprzedam. Tylko nie wiem, co to jest ta ocena środowiska premia. Od czego to w ogóle jest? Czy to jest od precyzyjnego rolnictwa, czy jakiś? Nie wiem. Ale widzicie, koszta belka 1600. No dobra, weźmy 1500. 1500 razy... O, nawet trochę więcej teraz dostałem. Teraz dostałem 1700 za belę i jeszcze 22 za ocenę środowiska. Nie wiem dlaczego, tak? Ale dobra, no, owinę szybko te belki. Oczywiście do tytułu nie będzie owijania belek, no bo to bez sensu. No dobra, no i miałem 22500 jak zaczynałem kontrakt. 22500 miałem na początku tego odcinka, zresztą to było widać. I zaraz zobaczycie ile zarobiłem ze samej kiszonki, samych belek owijanych, które są już ponad to. No i zarobiłem 7000. 7100 zarobiłem, a zostało mi jeszcze raz, dwa, cztery belki. Znaczy no, trzy do owinięcia, a czwarta do sprzedania. No, to by chodziło. No i fajnie, fajnie. No i widzicie, i takim sposobem, zresztą zaraz zobaczę po kontrakcie, ile będę pieniędzy, bo kupię nowe pole, o którym już wam mówiłem. I trzeba... Będzie pomyśleć, bo może jakąś łąkę sobie dokupię, jak będzie mnie stać, aż nie będzie mnie stać, ale... Ale łąkę bym sobie chętnie dokupił, no bo ta jedna łąka to jest tak trochę mało. Na pewno tą obok łąkę bym kupił, żeby sobie rozszerzyć tą moją łąkę. A ile ta łąka 47 kosztuje? 37 tysięcy, łopa! Tutaj kupuję zaraz to.
A jest to napisane? Czekaj, 0,46, a to jest... A, to 0,60, dobra. A może 62 łąkę? 62 łąkę chyba sobie kupię na razie, tak będę... Chociaż nie wiem, czy to nie będzie... Czy to będzie zły pomysł, nie. No to zarobiłem 10... 14 tysięcy. 14 tysięcy za same belki zarobiłem. Jeszcze do tego 8 tysięcy za kontrakt. No i widzicie, no. Opłaca się w cholerę robić takie kontrakty. No ale już więcej nie robię, no bo nie potrzebuję. Pole numer... Znaczy, Lanto nas wiedzie... Ło, są pioptuje. 17 tysięcy. A ja chciałbym, żeby mnie to... Zapłać za badanie gleby, o to mi chodziło. Żeby mnie to zapłaciło. Liczba próbek 5? Kod dostaw... Dobra, to mnie interesuje. 500. I to jest fajne właśnie w tej farmingu, że to tylko zapłaci za badanie i od razu już się pojawia, tak? No i widzicie, kupiłem kolejne pole, no. Sam pioch kupiłem, ale takie gleby też się zdarzają. A takie łąki chyba za 16 tysięcy tutaj nie będzie. Ale ja bym sobie chyba nie tam kupił. Tylko, że 20 tysięcy bym musiał dorobić. A dorobić 20 tysięcy to jest stryk, można powiedzieć. Można powiedzieć, że jeden kontrakt na siano jeszcze bym musiał zrobić i byłoby mnie stać. No w sumie fajnie by tutaj było. Jest lipiec. Właśnie, no nie wiem, zobaczę, no pomyślę, ale myślę, że... Dobra, ogarniam to zbieranie kostek, no bo to był mój główny cel na ten odcinek. Ile jest kostek? 20. No i dobra, zbieramy, bo fajnie. Fajne roboty, dlatego sobie zostawiłem na odcinek. Oczywiście ja sobie przeszybszę trochę to bieganie. Będę sobie biegał tak jak teraz. Żeby trochę szybciej to bieganie szło. Bo jak ja bym na standardowym speedzie biegać, no to troszeczkę by mi to zeszło. A ja mam dość dużo do zbierania. Bo aż 3 pola. No oczywiście uprawy 3 pól nie będę na odcinku, bo to jest przesady, tak? Aż tak nie jestem walnięty. No i dobra, no. Może to chyba będą ostatnie siane kosy? To chyba będą ostatnie siane kosy teraz i będę zgrabiarkę zmieniał. A zgrabiarkę bym sobie kupił chętnie, no może jakby na promocji była, no to bym przygarnął, ale nie chodzi o to. Ktoś chce zobaczyć, znaczy na razie jedną gwiazdę, bo wiadomo, żeby było coś większego niż to. Bo to gówno to ma 2,5 metra. Taki Pottinger nie, ale ten Kun chyba, bo to jest największy Kun. Bo to jest największa zgrabiarka taka jednogwiazdowa, tak? I to jest prawie 5 metrów. W teorii mógłbym tego Samarza już kupić, ale no, bez przesady. Ja chcę tą jedną gwiazdę i potem tą zgrabiarkę i potem... Jeszcze coś wykombinuję, nie? Ale no dobra, no to no zgrabiarkę to mam 8 tysięcy, no to... Ale chwilę sobie tą moją małą taśmówką pograbiłem. To były drugie siane kosy. No więc można powiedzieć, że coś tam sobie porobiłem tą moją. Teraz pytanie, czy podejdzie? Czy będę musiał mu zakres zrzucić? Może nie na czwórce. Ale na polowych dużo lepiej powinien pójść. 50% zakupywania. Nie, to nic nie daje. Wiem, że mu włączenie i wyłączenie zbierania kostek da coś, ale jednak nic nie dało. A jak przekręcę zakres? To lepiej pójdzie? Ten no, drogowy trochę lepiej idzie. Może nie na czwórce. Z przesady. Ale dobra, stanę sobie na górce i będę zbierał te kostki dalej. Tu nie wiem. Tu ma 40%? A na polowych ma 25, więc coś tam mu to dało.
Ale to tak. O, ty, przez kostkę przejechałem. Dobra, sobie ten zakres zmienię. Bo ja później zapomnę o tym. Czemu ten obszar jest taki słaby? Tego to ja nie mogę zrozumieć. No i dobra, zbieramy te kostki szybko, zbieramy. No już nie chciałem hamować po górkę, więc... Dlatego tak w sumie trochę daleko przejechałem. I z samego dołu muszę prawie, że biegnąć. Czy ja mogę też jeszcze parę kostek wziąć, ale już za późno było. Bo już odjechałem. Ale no dobra, przebiegnę się ten kawałek. Ale kostki słomy widzę, że będę miał dosyć dużo. Więc to fajnie, ale ja co sezon będę robił kostki, wiadomo, żeby zapewnić sobie. Bo chcę sobie ten pełny stół ułożyć, bo ja chcę zobaczyć, jak to będzie pięknie wyglądać, cały stół. To tak naprawdę teraz tylko do mojej siątki 30 będzie przeszansarka. Tylko przeszansarka i prasa. No i ta przyczepa, tak? Bo ja sobie przetestuję. No nie, w sumie. W sumie jak ten ma problemy podjechać pod górkę z przyczepą, no to siódemka będzie miała większe problemy. Ale spokojnie, maszyn do uprawy jeszcze nie zmieniam, więc... Więc sześciątka będzie miała co robić. A moją czwórką będę ciął. Bo siódemka ostatnio nie dawała rady z silnikiem. Więc do tego będzie Ursus duży. Znaczy duży, no nie taki duży, no ale... Ale zobaczymy, no. A później po tym Ursusie, jaki ciągnik panuje? A może tą Valtrę? Żeby coś nowszego było i innego. Może tą Valtrę G-Series, co widzieliście przed chwilą? Zobaczę, no. Zobaczę po prostu, no bo nie wiem, czy kupię ją, czy nie. No, kolejny odcinek będzie w sierpniu już. Bo będziemy siać rzepak. Może się uda tą łąkę ogarnąć. Na siano. Bo siano też potrzebuje dużo. W sumie to nawet siano potrzebuje więcej słomy, jakby nie było. Bo siano idzie do TMR-u 4 kostki. Na słomę w sumie można powiedzieć, że do ścielenia też się daje, więc... W sumie jedno i drugie jest potrzebne, ale wiadomo, że siano mogę sobie zrobić na przykład 3 razy w roku. Przykładowo 3 razy w roku. Żeby ta trawa miała jakiś tam wzrost swój. Za 3 razy w roku mogę sobie zrobić siano. Na słomę tylko raz tak. Oczywiście rzepaku nie sieję. No bo nie mam kombajnu do rzepaku i tyle. Sieczkarnię mam, ale... Ale chyba stół się nie zakłada do takiego hedera. Nie pamiętam w sumie, jak to było. Muszę zobaczyć na pierwszy odcinek, czy on się faktycznie ten stół zakładał, czy on się nie zakładał, czy jak to było z tym stołem. A cholera wie, szczerze mówiąc, nie pamiętam. Dobra, jadę to wyładować i jadę na kolejną pole. Co, jak kurde, kabli nie mam? Może kable się zbugowały, że ma tak ciężko. Nie wiem, niby nie. Ale czekaj, a da się w opcjach wyłączyć to manualne poczekanie? Ja chcę tak tylko tak dla ciekawości sobie zobaczyć, wiesz? Ojej, gdzie to było? Nie pamiętam, gdzie to było. A, tutaj ustawienie ogólne. Jak sobie te... Ojej, jak ten moc się to nazywało? Ręczny... O, jest. Nie, to... Dobra, bo myślałem, że to jest wina... Myślałem, że to jest wina manualnego doczepiania, ale chyba... Chyba nie. Zresztą pogram sobie ten odcinek. Ten odcinek zagram sobie bez manualnego podczepiania i zobaczymy. Ten odcinek zagram bez manualnego podczepiania i zobaczymy. I zobaczę po prostu. Może przez to, że nie jest tak rozwalony.
A, wciąga te kostki. Czy bynajmniej wciągało przez chwilę. Po prostu za... Co tam było? A, powietrze co tam było. No dobra, no muszę to niestety całą przyczepę prawie że ręcznie przerzucić do tego stazu, no. Ale to jest akurat fajna i szybka robota. I fajnie to widać, jak faktycznie rośnie sobie ten stuk, nie? O, teraz zamiast kostek to przyczepę całą zagarnąłem. No bywa i tak, no. Cyk, cyk. I cyk. Potem cyk. No i dobra, jadę na to. W sumie moje najdalsze pole. Do tyłu. A w sumie jak już jestem, to sobie naprawię tego ursysa, żeby nie było. Bo może przez to on ma problemy. Po kostkach żebym przejechał. No ale dobra, stąd widać, że już będzie fizycznie widać, że jest więcej. Bo mam więcej pól. Łapać. Tego się nie spodziewałem, że zahaczę burtu. Patrz, ale poszedł. No bo nagrywam. Ja pierdzielę, no piszę z krukiem i już jeżdżę potem. I już się nie patrzyłem na ekran i już jeździłem po samochodach, no. Nie wiem, zobacz. YB? No teraz działa, dobra. Nie zbieraj mi tych kostek. Albo dobra, zbiorę sobie kawałek. W sumie to zawsze parę mniej będę miał ja do zbierania. I zobaczymy, czy na zającu czwórce podjadę pod tą górkę, jak będę miał parę kostek wrzuconych. Czyli praktycznie całe pole. Bo ja chcę wiedzieć, czy to jest wina manualnego podczepiania, czy po prostu ten ursus tak ma. Czy ten ursus po prostu tak ciężko ma. Czemu on nagle dostaje ten ciągnik z 60% slipu, jak podjeżdża pod górkę? Gdzie on ma, kurde, na 4 gumy napęd? A może ten napęd jakoś odpala, ale nie wiem. Nie, no tam niżej nie zjeżdżam, bo nie mam po co. Bo jak wszystkie kostki są u góry. A te parę sztuk, które się przebiegną, nie spokojnie, nie jestem aż taki stary. Dobra, ale to pewnie i tak by podjechali, nie? I takie kółko by zrobili. No ale to jest farming, ja gram sam. Gdzieś tam gdzieś się coś działo, jak jechałem, że kostki sam się zbierały, więc musiałyby być ładnie porozrzucane te kostki. Rozrzucone w jeden rządek ułożony i dalej po prostu od przyczepy. Czyli tak jak tutaj jest mniej więcej na środku, bym musiał jechać ciągnąć i wtedy musiał biec i wrzucać, tak? No to wtedy dużo czasu stracił na ten odcinek. Znaczy przed odcinkiem, żeby to poukładać te kostki wszystkie na polu. A poza tym... Czy ktoś się pojawi na tej serii? Nie wiem, może kiedyś. Może kiedyś się pojawi, ale wolałbym nie. No bo to jest flet, a nie flety. A wiadomo jak to jest. Tutaj jak mam czas, no to idę sobie nagrać. Ostatnio byłem 30 maja tutaj nagrać, a jest 5 czerwca, więc grałem... Tydzień temu ostatni raz grałem. Tydzień temu ostatni odcinek nagrywałem. Ty, jak ten czas zapierdziela? Czemu ja tak mało gram na tym flecie? No flet... Bardzo fajna seria, a ja tak mało gram na niej, nie?
Nie, dobra, to trzeba jeszcze trochę pozbierać, żeby potem znowu przez pół pola nie biegać, jak porąbany. Dobra. I jeszcze tu jakieś kostki są? Są jakieś. Jeszcze ze dwie, trzy kostki zbiorę. Czyli co, po każdym polu, kurde, trzeba jechać na rozwodnik? Chyba na to wygląda, no. Tam miałem 60 parę kostek, a tu już mam 40, a jeszcze parę zostało sztuk. No i dobra. Ruszamy. 38 kostek. Wrzucimy mu bieg. Może nie na jedynkę, ale... No, dużo lepiej idzie, bo ma tylko 4% slipu, więc co prawdopodobnie... Jakbym rzucił bieg? No nie wyjedzie sobie te 7 na godzinę. Więc nie wiem. To chyba wina jest tego manualnego zaczepiania, albo tym... Albo ta przyczepa coś jest nie wiem, tak. Nie wiem. A jak ze zbożem szedł, to w sumie nie pamiętam. Jak coś ze zbożem, nie pamiętam w sumie, bo to dawno było. Ale ze zbożem chyba nie miał problemów z tego, co pamiętam. Takich większych problemów chyba nie miał. Nie wiem. No ale wiecie, no bez manualnego zaczepiania teraz gram, no to jechałem 7 na godzinę pod górkę. Może lekko przy duży bieg miałem, ale szedł sobie te. Ale te swoje 7 na godzinę szedł. No to lepiej 7 niż 2, jak jechałem na samym polu. Nie wiem, dziwna sprawa. Dobra, łapie pan te kostki. Ile tu jeszcze zostało? Dwie kostki, tak? No to tutaj mam 55 kostek, tam było 60... 60 co? 65 chyba było. Zobaczymy, jak to trzecie pole odda. Teraz już nie hamuję, wyrąbany. Już byłem na asfalcie. Nie, dobra, grzejemy. Pod kolejny odcinek już jest wszystko przygotowane, szczerze mówiąc. Można powiedzieć. Ale czuć, że ma trochę ciężko się dojechać. Może lajko za wysoki bieg. No mógłbym teraz z tym trójkiem użyć i to trochę lżej bym miał. No ale już nie będę mu tutaj tymi biegami wajchował, bo jeszcze gorzej będzie szedł niż szedł, niż jedzie teraz. Maska? Ale tu jest tych kostek do zbierania. Pozycja pracy, nie wiem. To jest ten mój nowy silos, ten większy. No i będę go używał za niedługo. Bo za niedługo będzie chyba kiszonka znowu. A może teraz na kiszonkę sobie zrobię ten pokos? Może mam fajny plan nawet na odcinek. Nie. A to jest serio, co się robi? Nie, to jest szyba. A. Ale nie mógł się, że to jest ten już. O, tam go tam trzyma. Oj, nie wiem, ale... Wiem, że fest nierealny wygrałem.
No bo ten, tutaj ten stóp trochę jest źle postawiony. Tak jakoś strasznie... Strasznie dziwnie tutaj stoi. Błąd tu jest trochę wyżej i to tak jest. Te ślady mają kolizję jakimś dziwnym. Nie wiem. Dziwne rzeczy się tu dzieją. Nie bym chciał zobaczyć, jak ten pełny stóp wygląda, bo to mnie będzie ciekawe. Sobie przepam tego skillę. Ile wciągnie, tyle wciągnie. A, to tak wciągło, że w sumie tylko jedną wciągnie. Zarobiliście. O, teraz trochę więcej poszło. Dobra. O, i teraz już będą wszystko pójść. Cały rządek. No i o to chodzi. I właśnie nie wiem, czy to jednego pola mi zostawić na poza odcinkiem zbieranie. A teraz sobie iść na te zrywanie ścierniska tak samo. No i zaraz zobaczę, ile mam minut. O! Jo, idzie, bo jest 26 minut. Ja w sumie mogłem dobry odcinek sobie zrobić nawet ze zbierania kostek. Taki plan był początkowy. Że tylko zbieranie kostek zrobić. Nic nie dodawać do tego. Nawet to tak stwierdziłem, że jak będzie same zbieranie kostek, to będzie nudne, no. A tak to 5 minut na pewno mi zleciało na czym? Na owijaniu belek. No i moje nowe palce poprawię jest. Zobaczcie, jak tam stoimy z wapnem i azotem. No, azotem to będzie na pewno słabo, ale z wapnem może być dosyć dobrze, bo jest pole. Pole jest niby zwapnowane z tego co widzę. A po co ja to patrzę na mapę, jak mogę wejść na pole i zobaczyć? No, tak jak mówiłem, wapno jest zarąbiste. I azot też jest dosyć duże, bo 150 kg. Więc mam przynajmniej wszystko tutaj ogarnięte na tym polu. A teraz siódka i łodzi. Zobaczymy, co na początku wyszło. Bo ostatnio wzięłem 30. 30 razy sobie robiła. Tak, teraz polowy mam zapiętę, piątkę polową, to sobie fałszę 12 i traci na prędkości. Dobra. No 2 metry, no to jest trochę malutko, no ale... Znaczy malutko, no tak wiecie. Zrobię sobie tylko jedno pole tutaj z średniskiem. Tylko to sobie zerwię i no będę kończył odcinek, tak? Nie będę przesadzał. Nie, no, oczywiście GPS-a nie będę używał, no bez przesady. Nie. To jest 60, tak? Gdzie tu GPS? Ale no, tak mniej więcej sobie zobaczę. A jednak nie wyjdzie na GPS-a, dobra. Myślałem, że pole jest takie bardziej symetryczne, ale jednak nie. Czyli będzie jakiś tam będzie pół przejazdu na pół stojechane. Znaczy na pusto, na pół kutra będzie tylko. Ale to się da, się wszystko da. Będzie widzę wszedł, to tak porąbane trochę. Nie lubię, jak się tak dziwnie otwierają, ale jak się tak na błotnik otwierają. No i to jest taki mały sprzęt, że nawet ciężko mi jest jeździć tym. Bo za daleko jeżdżę, ale dobra, tak mniej więcej chyba widzę, jak muszę jechać. Także mniej więcej błotnik ociera o ściernisko. Tak, jak się kończy ściernisko, tak musi iść błotnik mniej więcej. Przedni, no i wtedy tak widzę, że idealnie bierze. Dobra, już mam fajny plan na kolejny odcinek. Znaczy kolejny odcinek to będzie siewy i... W sumie to będzie siewy i walowanie prawdopodobnie. Ale jeszcze kolej... Znaczy... Albo odpuszczę sobie te siewy na razie. Zrobię sobie drugie sianokosy. Ale to wolałbym we wrześniu zrobić sobie sianokosy znowu. O, właśnie. W sumie to bardziej siano kiszonkę, bardziej coś takiego.
Jeszcze wam nie zdradzę mojego pomysłu, no bo nie. Bo mam fajny pomysł, w sumie, jaki mogę zrobić. I zobaczyć pewną rzecz wtedy. I wtedy dzięki temu, co zrobię, to zobaczę pewną rzecz, czy mi się podoba ten ciągnik, czy nie. Albo może jakieś inne jeszcze ciągnik. Ale zobaczę. Bo mam fajny plan. Mam bardzo fajny plan. Ale nie będę go zdradzał. Muszę go zapamiętać. Gdyby kupić łąkę pulę numer 47 łąkę. Bo to będą jako dwie łąki wtedy. Znaczy to będzie jedna łąka, ale dwie połączone, o. I chyba od razu sobie zmienię tą zgrabiarkę, no bo to mnie czuł trafi, a przecząsarka jest okej. Okay. Przecząsarka jest zarąbista. Od przecząsarki nic nie wymagam więcej. Ale zgrabiarkę muszę zmienić. No bo ta taśmowa... Tak średnio bym powiedział, że tą taśmówką się robi. No fajna jest na początek. Ona jest fajna, żeby się pobawić, ale... Ale jak już będę robił kolejną serię, to na pewno będzie zgrabiarka jednogwiazdowa, te Pottingera na pewno. Albo jakaś inna. No bo tej taśmówki raczej już brać nie będę, no bo już ją testowałem. A na innej mapie, jak będę grał kolejną serię, też na polskich, może na kolejnej będę zaczynał. Nie powiem wam jaką serię, bo nie będę mówił o mapy i serii. I serii, no i mapy i modów. Znaczy, no mody pewnie będą podobne. Zobaczę, no wiadomo, tak? Dużo różnych ciekawych rzeczy jest. No i zobaczymy. Mapę już mam. W sumie map mam na 15 do przodu, map. Na 15 serii jeszcze. No ale wiadomo, czy to się pojawi, to tego ja nie wiem. To zależy tylko od tego, jak to będzie z YouTube'em. No i przede wszystkim z czasem, tak? A na razie nie chcę robić nowych serii, no bo nie chcę się znowu wpierdzielić w bagno, jak ostatnio się ładowałem, że miałem 10 serii w jednym momencie. No i dobra, fajnie to idzie, to kulturowanie. Albo może do tego kolejnego odcinka zrobię sobie dokończenie tego kulturowania tutaj przed domem. Pomyślę. W sensie będę miał już tam kawałek pola zrobionego, tylko żeby sobie dokończyć tam na 5 minut. No i wskoczyć sobie na kosiarkę. No bo raczej to w jednym odcinku zrobię. Koszenie, zgrabianie i zbieranie. No. I będzie fajny odcinek. Będzie, myślę, że taki... W sumie dobre 50 minut może wyjść wtedy, tak? Tak jak w sumie ostatnio wyszedł ścianek o samym 52 minuty. I to był mój, jak na razie, najdłuższy odcinek z Fleta na osadzie. Dłuższego na razie nie będzie. No może kiedyś się godziny zrobi, zobaczę. No, ale to później, bo na razie nie mam co robić. W teorii 10 mógłby być godziny, żeby sobie pozbierać te kostki do końca i to wszystko uprawić, tak? No, ale to wtedy by było nudno, bo bym robił to samo wszystko. Ja tak bym chciał, jakbym miał być już faktycznie godzinny, to już bym chciał taką bardziej akcję związaną z kosami, gdzie się więcej dzieje. Czyli więcej koszenia, więcej przestrząsania, zgrabiania. No i do tego prasowanie i zbieranie, tak? Wiadomo, o co chodzi. A jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. A wracając do tych pieniędzy na tej serii, no to jeszcze będę musiał zrobić ten kontrakt jeden, żeby... W sumie może... Tak, no jeden na pewno. Będę musiał zrobić jeden kontrakt, bo jak ja chcę łąkę kupić, no to ale w kredyt nie chcę się brać. No chyba, że bardzo mocno bym chciał i bym się władał w kredyt. Wziąłbym sobie 20 tysięcy kredytu. W teorii mogę wziąć, ale wolałbym tego kredytu jednak unikać, jak mogę sobie kontrakty dorobić.
Wie to, o co chodzi. Anulowo stosowanie 11. No dobra. Jak anulowo, to anulowo. Ten co nagrywa jak szynkę sobie. Galera. To ma coś tam. Kara bez. Łogi. Dobra, w sumie tutaj już dużo nie zostało do mi do uprawy, bo ile mi tu zostało? No, 4 przejazdy gdzieś. Czyli jakieś 8 metrów gdzieś. Albo pewnie jakbym miał 7 dziewiątkę, to bym to naraz zagadnął. No pewnie. Jakoś tak to wychodzi. 8-9 metrów to jest gdzieś około. No tak oczywiście na oko, no bo nikt tego nie mierzył, nie? W teorii mam GPS-a i mógłbym sobie zobaczyć, ale to jest... Ech, rzutło. Ale mówię, kolejne pole muszę kupić. Znaczy pole, no łąkę muszę kupić. I wiadomo, jak już będzie łąka kupiona, to już będzie świetnie, tak? Na razie tą kupuję, tutaj co jest przede mną, no bo chcę mieć tutaj większą łąkę i drugą stronę uprawiać wreszcie. Znaczy uprawiać, kosić to po długości, no bo to jest taka... w sumie męcząca robota już na tej łące. No tej mojej łące aktualnie jest trochę męcząca ta robota. Bo to jest taki typowy kwadrat. Nie wiadomo w sumie, którą stronę to robić, a tak to będzie prostokąt. W miarę prostokąt. No bo tam wiadomo, że od razu trochę odejdzie. Bo jest zakręt, ale wiadomo o co chodzi, tak? Chodzi, że to będzie prostokąt taki główny. Znaczy bardziej prostokąt będzie niż... No i po prostokącie wiadomo, że dużo lepiej się jeździ, bo... Tak jak tutaj, tak? Jadę długą, prostą i elegancką, nic się nie przejmuje, a tam miałem praktycznie 4 równe boki. No, że w jedną stronę może było 10 metrów dalej niż w drugą, tak? Zresztą na tym odcinku, jak kupowałem u Susa, z kosiarką 10 w sumie, to było widać, jak się trochę męczyłem z tą kosiarką, żeby to... Niby miałem większą kosiarkę i chciałem to szybko skosić, ale się strasznie męczyłem z tą łąką. Bo strasznie dużo kręcenia na niej miałem. No, a żebym teraz porobił. Ale jeden przejazd jeszcze tutaj zmieszczę, na spokojnie. I tym całym ostatnim przejazdem powinien już zagarnąć. Jo! Raczej! Raczej powinien zagarnąć. No i tutaj. Pyk. Opuść. Pararari rarara. No jeden przejazd nie będzie koniec odcinka, a mamy 38 minut. No tak, ale będzie 40 minut. Taki w sumie czas standardowy, jak powiedziałem. Bo ostatnio na rzymek było chyba 49 minut. Też dosyć długi odcinek wyszedł. Ale nie chcę tej przyginać 40-minutowej tutaj akcji na razie, no bo... Wiadomo, no. Zobaczę, jak ten kolejny odcinek mi się ułoży. Mówię, najważniejsze to jest to zobaczyć, jak się kolejny odcinek ułoży. Z robotą. Znaczy, robota wiem jaka, ale w sensie chodzi mi w jakim czasie... Oj. W jakim czasie to będzie zrobione? Może... A, dobra, nie będę mówił. 71... Dobra. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. 40 minut to zaraz będzie, więc... Możemy powoli w sumie kończyć. A... Oho. Aż tyle snapów dostałem. No super, że jeszcze Żyda zrobię. No dobra, już nawrócę po niego. Za chwilę. Bo nie chciało mi się, no. Dobra, kulterek fajny. Na polską serię, dlatego na razie jest jeszcze u mnie.
No, a później wiadomo, jak już będzie trochę większe gospodarstwo, no to. W sumie muszę pomyśleć nad tym, aby trochę poorać. Może jakieś małe pole sobie założę. No i elegantnie. No i dobra, dziękuję za oglądanie tego odcinka. 40 minut na razie, cześć, papa. Dotrzymaj nagrywanie.